Siemaneczko. Miałem coś wam nagrać wcześniej, ale albo lało, albo wiało, także spotykamy się dzisiaj. Opowiem wam o gościach na płycie Makarenka. Może zacznijmy od Poli, Polka. Z Polką już miałem okazję współpracować wcześniej. Zawsze chciałem z nią zrobić rapowy kawałek, a skończyło się na tym, że zaśpiewała refren w utworze Sam dla siebie, na płycie Sam dla siebie, czyli w tytułowym utworze, i jeszcze coś tam, jakiś refren, kawałek refrenu w harmonogram Dnia Napięty, pamiętam, śpiewała. Także zadowolony byłem ze współpracy, ale zawsze chciałem z nią zrobić rapowy kawałek. No i możecie ją usłyszeć w utworze numer 6 pod tytułem Kwiaty. Zdradzę jeszcze w tajemnicy, że robimy jeszcze jeden nowy kawałek, ale w planach mam jeszcze jeden z Polą. Pola również pojawia się w utworze Oryginał, śpiewa 4 ostatnie takty. Polecam sprawdzić. W utworze Oryginał pojawia się również gościnnie Jogas ze skreczami. Jogas pojawia się na płycie w trzech postaciach. W trzech osobach w postaci DJ-a, w utworze Oryginał i Zejdź mi z drogi. Położył też kozacką zwrotkę w utworze Radź se sam. I miksował całą płytę. Miksował całą płytę. W studiu Radź se sam. Nieprzypadkowo 14 utwór z gościnnym udziałem Jogasa nazywa się Radź se sam. Jak jesteśmy już przy skreczach i DJ-ach, na płycie skreczuje również DJ Sadman, którego mogliście poznać na wcześniejszej mojej płycie Sam dla siebie. Przeskreczował całą płytę. Reprezentant Szpilersów, DJ Sadman, położył zajebiste skrecze w kawałku Bo ile można i w Outsiderze. Przepetarda, pozdrawiam, Adaś. Kolejnym z DJ, który pojawia się na płycie, jest DJ Frenci. Pojawia się w utworze Echo. Echo, jeżeli słyszeliście już tą petardę, to wiecie, co tam Frenci zrobił. Przerobota. Pozdrawiam. W utworze Echo oczywiście pojawia się również zespół Nielegalny Sezon. Ekipa Nielegalny Sezon, czyli niejaki Janek, Enero Faust, LZRGD. Nielegalny Sezon. Pozdrawiam. Zajebista zwroteczka. W ogóle powiem taką historię, że kawałek Echo został nagrany w ciągu jednego dnia przez Enero. Enero, siedzieliśmy, szukaliśmy bitów, Enero wybrał bit, mówi dobra, robimy do tego. Napisał zwrotkę, pojechaliśmy do studio, nagrał tą zwrotkę, po nagraniu pojechaliśmy nagrać ujęcia i ujęcia, które są w tym klipie, są nagrane właśnie w ten dzień. Zwrotki nagraliśmy jeszcze raz, ponieważ postanowiłem, że właśnie, że w kawałku pojawi się jeszcze Frenci. Pojawi się Frenci ze skreczami i katami i pojawia się również niesławny Marcin, Wall Street, macierzysty skład VETO, Pęku, Super Festiwa, PSF, czyli utwór ósemka petarda bangerowa. Macie możliwość usłyszeć to wszystko na tej płycie. Płyta Makarenka dostępna i możecie pisać do mnie na maila, czy do Wiotkiej Ręki, czy na nasze fanpage. Płyta dostępna również w Kielcach stacjonarnie, w Bikeland Coffee na Bodzentyńskiej, w Game Shopie na ulicy Sienkiewicza naprzeciwko Puchatka. Jeżeli byście chcieli jeszcze płytę Sam dla siebie, mamy
do remix tape'u zostały ostatnie sztuki. W opakowaniu, tam chyba z opakowaniem się ze 3 sztuki, z 10 sztuk bez opakowania. To chyba tyle. Pozdrawiam. Zapraszam do sprawdzania płyty, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić. Zapraszam. Jest na Spotify'ach, wszędzie, na wszystkich portalach streamingowych. Na Bandcampie możecie znaleźć, przez DistroKida wrzuciliśmy do niemalże wszędzie, na YouTubie tak samo jest cała płyta, w playliście Makarenka, także zapraszam do sprawdzenia, teledyski będą się pojawiały na bieżąco, no i oczywiście zapomniałem prawie wam, nie wiem kiedy się pojawi ten film, nie wiem kiedy się pojawi ten filmik, ale w piątek 20. publikujemy teledysk do utworu Echo z gościnnymi zwrotkami nielegalnego sezonu, czyli Pęka i Enero Fausta ze skreczami katami DJ-a Frenciego, także zapraszam do sprawdzenia. Pozdrawiam, pokój.